Flux AI, czyli nowy generator grafik wspierany oczywiście przez sztuczną inteligencję. Jeśli obracasz się w tych tematach, to z pewnością wyskoczyło Ci jakieś wideo lub materiał, który właśnie pokazywał podobno niesamowite możliwości właśnie tego generatora. Dlaczego mówię podobno? Bo zaraz się przekonamy i zobaczysz, jakie efekty można w nim stworzyć. W tym wideo chcę Ci pokazać, jak to zrobić całkowicie za darmo. Jest kilka możliwości, jak można używać tego narzędzia bez instalacji na żadnym ze swoich urządzeń, ani na innych wirtualnych, zdalnych maszynach, tylko po prostu skorzystać z niego przez przeglądarkę. Tak więc zaczynajmy, pokażę Ci to wszystko krok po kroku, jak można to zrobić. W pierwszym kroku musimy oczywiście wejść tutaj na przykład na tą stronę, na przykład, bo jest kilka innych alternatyw, gdzie można również to uruchomić. Ja polecam akurat to rozwiązanie, bo tu udało mi się to zrobić i znaleźć jak najszybciej, jak najprościej. Jeśli będziesz chciał oczywiście zainstalować sobie model Flux u siebie, to możesz go pobrać właśnie na przykład z GitHuba, tam masz też instrukcję, jak z niego korzystać. Tutaj jak nagrywałem ten poradnik 2 dni temu, to były jeszcze dostępne właśnie te modele, dostępne całkowicie za darmo. W tym momencie one już są płatne. Zobacz, kiedy wejdziemy sobie na przykład model Pro, to tutaj wszystkie opcje mamy wyłączone. Nie możemy wpisać żadnego promptu, nie możemy nic tutaj poustawiać, bo wymaga od nas połączenia konta, gdzie będziemy mieli środki, aby móc z tego korzystać. Opłaty prawdopodobnie są tutaj bardzo niewielkie, no ale jednak trzeba mieć konto, trzeba to doładowywać i tak dalej. A ja w tym wideo chcę Ci pokazać właśnie, jak korzystać z Flux AI za darmo. Tak więc, co możemy tutaj zrobić? No, tutaj mam m.in. link, aby zobaczyć inne modele, z których możemy skorzystać za darmo. Ja wcześniej z tamtego skorzystałem, ale podczas montowania tego wideo się okazało, że no niestety już to nie jest dostępne całkowicie za darmo, dlatego nagrywam to wszystko jeszcze raz, żeby Ci pokazać aktualną wersję, jak na ten moment możesz skorzystać właśnie z tego tutaj za darmo. Więc jeśli postępowałeś zgodnie z tymi krokami, to jesteś przekierowany na inną stronę. I tutaj mamy kilka modeli właśnie opartych o Flux AI, których możesz korzystać za darmo. Między innymi jest ten model, taki bardziej powiedzmy tutaj realistyczny. Drugi, jeżeli chcesz stworzyć tego typu grafiki, no ale myślę, że do tego szczególnie nie potrzebujesz właśnie Fluxa, więc ten będzie Cię mnie interesował. I podobnie ten, no bo tego typu grafiki można było już generować za pomocą innych generatorów, takich jak Leonardo, Midjourney, czy też na przykład darmowy kolejny ideogram. Jeżeli chcesz go zobaczyć, to tutaj podrzucam też link do wideo, w którym pokazuję krok po kroku, jak właśnie korzystać z ideogramu, czyli takiego moim zdaniem najlepszego konkurenta dla Midjourney. Ok, wskakujmy tutaj w tą opcję i teraz, tak jak widzisz, fajnie, możemy sobie korzystać z niego tutaj za darmo. Możemy już edytować, możemy dodawać tutaj sobie prompty i tworzyć jakieś grafiki. Tak więc pierwsze, co zrobimy, no to sobie przetestujmy tutaj właśnie jakąś na przykład postać, która trzyma jakąś tabliczkę z napisem, powiedzmy, tak? Ważne, zanim będziesz tutaj cokolwiek generować, to sprawdź, czy na pewno masz tutaj zakładkę Playground, bo bardzo możliwe, że się przyłączy na przykład na tę inną zakładkę, na przykład Examples, tak? I w tym momencie no, będziemy tutaj przykłady, no i nie będzie tutaj możliwości właśnie edytowania tych tutaj no pól, tak? Będziesz można tylko sobie je zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Więc pamiętaj, zakładka Playground. No dobra, wpiszmy pierwszy prompt, będzie to kobieta w restauracji, która pije drinka. Sprawdźmy po prostu tutaj po pierwsze realistyczność tego ujęcia, a po drugie prawdopodobnie będzie widać tego drinka, więc będzie widać też jej palce, czy tutaj się coś rozjeżdża, czy ten model jednak daje radę. Wszystkie inne parametry, jakie pozostają, możemy zostawić domyślnie, tak jak są tutaj poustawiane. Tutaj, tak jak widzisz, możemy sobie ustawić jeszcze wielkość naszego zdjęcia, tak? Czyli wysokość, możemy ustawić szerokość, w sumie fajnie. W tym poprzednim modelu tego tutaj nie było. Numer zdjęć, tak? Ile chcemy mieć tutaj zdjęć? Maksymalnie prawdopodobnie możemy ustawić tutaj na 4, tak, maksimum 4, więc wróćmy sobie powiedzmy tutaj 2. Zobaczymy, tak, po 2 będziemy generować, zobaczymy, jak to będzie tutaj się tworzyło. Tutaj całą resztę możemy pozostawić domyślnie, wszystko tak jak tutaj mamy. OK, wszystko się tutaj zgadza. Model, o, tu mamy dev. OK, niech zostanie w takim razie. No i co nam na koniec pozostało, to tutaj tylko i wyłącznie kliknięcie w generuj, jeżeli wszystko się tutaj zgadza. Więc szukamy pliku tutaj run i czekamy chwilę na efekty. Te efekty powinny przyjść tutaj naprawdę bardzo szybko, bo ostatnio jak tutaj generowałem za pomocą tamtych modeli, no to efekty przychodziły w zasadzie w ciągu, tutaj generator pokazywał 2 sekund, ja tutaj uznałem, że one są utworzone w ciągu powiedzmy tam tych sekund 3-4. Tutaj już widzimy, że już trwa to trochę dłużej, widzimy tutaj jakiś podgląd, że jest to generowane, więc
Powiedzmy, że sobie jakoś z tym radzi, no ale mamy dwie grafiki, więc może to nieco dłużej potrwać. Dobra, jest nasze pierwsze zdjęcie. Jest kobieta, jest fajnie realistycznie, myślę, to wyszło. Co prawda drink, chyba że po prostu jest drinking, ok, mniejsza z tym. Nie wygląda to idealnie, no ale powiedzmy paluchy są, raz, dwa, trzy, cztery, no i kciuk gdzieś jest schowany, więc myślę, że to wygląda jak najbardziej w porządku. Tutaj linia tego napoju też jest fajnie, więc na to też zwróciłem uwagę. Zęby wydaje mi się, że są w porządku, chociaż nie jestem stomatologiem, więc ciężko to określić. Załóżmy, że wszystko się zgadza z tymi tutaj również zębami, drugiej ręki nie widać, no i zdjęcie generalnie można powiedzieć, że jest spoko, no są te wszystkie różne detale, jest w restauracji, jest ok. Drugie ujęcie, no tu już widzimy, że niestety ona trzyma zupełnie nienaturalnie tą szklankę, albo w ogóle jej nie trzyma, w zasadzie można powiedzieć, że ta szklanka trochę tutaj lewituje, bo tutaj mamy taką trochę sporą przestrzeń między dłonią a szklanką, więc no już bym nie powiedział, że to jest jakieś super idealne. A jak z kwestią palcy? Raz, dwa, trzy, cztery, no i tu wychodzą wtedy nam takie niby palce, niby coś. Uchwyt jest bardzo nienaturalny, ale samo zdjęcie w sobie powiedzmy, że ok. Więc jak na dwa zdjęcia, myślę, że jedno w porządku, więc załóżmy, że model jakoś sobie tutaj daje radę. Dobra, rzucamy w takim razie kolejny prompt, żeby szybko wszystko tutaj fajnie, szybko, sprawnie przejrzeć. I drugim poleceniem będzie właśnie na przykład mężczyzna na siłowni, który robi selfie. No, też takie powiedzmy tematycznie, sprawdzimy tutaj jeszcze bardziej naturalność. Dlaczego takie polecenie? Bo w poprzednim sprawdziliśmy takie ujęcie troszeczkę jak zrobione przez fotografa, tak? I generatory zazwyczaj coś takiego potrafią stworzyć. Nie jest to jakieś super trudne, wiadomo, różnie bywa z palcami, ale powiedzmy, że jakoś sobie z tym tutaj radzą. Jednak w przypadku selfie, no to często pojawia się po pierwsze problem z palcami, po drugie z telefonem, który jest totalnie nierealistyczny. Mi udało się wcześniej z pomocą tego modelu stworzyć, myślę, że fajne selfie. Tutaj je wrzucę teraz na ekranie, gdzie i palce się zgadzały, i telefon wyszedł z logiem Apple i tak dalej, więc myślę, że to naprawdę wyszło fajnie. Co prawda model iPhone'a był chyba jakiś bardzo stary, jeśli dobrze pamiętam te aparaty, no ale jakby realizm był jak najbardziej w porządku. Dobra, tu widzimy, że mężczyzna jest na siłowni, nie wiem dlaczego jest bez koszulki, bo ja tego nie chciałem tutaj, ale w porządku. Jest powiedzmy, że dobrze zbudowany. Trochę dziwnie, że ma dwa telefony. Selfie na dwa telefony? To myślę, że z takim narcyzmem, że bez koszulki od razu musiał być selfiak, no to może się to pokrywać. Oczywiście tutaj żarciki, każdy gdzieś tam takie fotki sobie robi. No i zerknijmy teraz na palce. Jedna ręka daje radę jak najbardziej, raz, dwa, trzy, cztery. Powiedzmy, że trochę dziwne by były te palce, ale jeszcze bym mógł pójść, no ale niestety raz, dwa, trzy, cztery, pięć paluchów, no i kciuk był gdzieś z drugiej strony, czyli mamy o jeden palec za dużo, więc niestety tutaj ten test nie jest zaliczony. Jeśli chodzi o samą realistyczność, sam realizm tutaj ujęcia tego wygenerowanego przez Flux AI, myślę, że jest nieźle, jeżeli chodzi właśnie na przykład o włosy, o twarz, o tło. To wygląda jak najbardziej w porządku, no ale niestety te palce tutaj trochę zawodzą. Jak to tutaj wyszło na tym? Nie wiem, jak mam się odnieść do tej dłoni tutaj, co ona tutaj miałaby przedstawiać. Jest bardzo, bardzo, bardzo dziwnie. Dobra, dajmy mu jeszcze jedną szansę. Spróbujmy jeszcze jeden raz to wygenerować. Może po prostu ten model się tutaj nie sprawdzi. Aha, dobra, okej. Okay. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, jeżeli chodzi o darmowe użycie tego tutaj modelu, tak więc widzę, że jest tutaj no kiepsko. Niestety nagranie, które zrobiłem wcześniej, tak jak wspomniałem, 2-3 dni temu, było to wszystko dostępne. Tych grafik można było wygenerować naprawdę bardzo dużo, bo ja chyba ich tutaj zrobiłem z 30 czy nawet może więcej i nie było żadnych ograniczeń, dopiero później się one pojawiły, no i można było korzystać z tamtych modeli, które sobie radziły naprawdę fajnie, bo na nie wiem ile tych grafik stworzyłem, takich wyraźnych błędów wyłapałem stosunkowo bardzo niewiele, zresztą teraz wrzucam tobie też te grafiki, żebyś mógł sobie je po kolei zobaczyć, to poza tą grafiką z psiakami, no to tutaj wypadło to naprawdę moim zdaniem bardzo fajnie, ponadprzeciętnie, jeśli chodzi o tego typu ujęcia. Tak więc tutaj nie będę w stanie pokazać tobie kolejnych grafik, ocen po prostu te, które zostały stworzone. Jeśli chcesz, to przetestuj sobie to narzędzie pod tym adresem.
Prawdopodobnie te limity, tak jak widzisz, nie trzeba tutaj się nigdzie logować, więc jeśli chcesz przetestować na tej stronie Flux AI, to prawdopodobnie wystarczy, no może nie odświeżyć całą stronę, ale włączyć jakiś tryb incognito i potem go uruchomić jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I w taki sposób myślę, że możesz sobie skorzystać tutaj właśnie z tych tutaj generatorów. Sprawdźmy jeszcze raz, wklejamy tutaj ten prompt naszego mężczyzny, czy teraz da się zrobić to run. Czy to nie zawiedzie? No niestety będzie wymagało od nas tutaj rejestracji, od nas dołączenia, tak więc prawdopodobnie, tak jak wspomniałem, trzeba założyć tutaj jakieś darmowe konto. Jeśli chcesz pobrać grafiki, to tu na dole, teraz już niestety tobie tego nie pokażę, były takie elementy właśnie jak download i to wtedy możesz sobie spokojnie po prostu kliknąć. Przy kilku grafikach będzie wtedy to się pakowało w archiwum i się wszystko pobierze, a przy jednej, no to pobierze się też ta jedna grafika lub archiwum. Dla pewności możesz kliknąć w grafikę i ona wtedy się na pewno ta jedna konkretna pobierze. No dobra, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o to właśnie, jak możesz korzystać z narzędzia Flux AI, jak możesz je przetestować całkowicie za darmo. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, śmiało zadaj je w komentarzu, a po więcej nowości ze świata sztucznej inteligencji koniecznie obserwuj mój profil. Do zobaczenia, cześć!